Im nie warto pomagać. Niech umierają. To ich wybór. Powiedział lekarz na izbie przyjęć w szpitalu do dwóch bezdomnych. A właściwie powiedział to do mnie. A co mówi Bóg? Co mówi Bóg? Ale od początku. Tych dwoje bezdomnych, zabieranych bezpośrednio z ulicy, spali na materacu lub czymkolwiek, co tam było, na samym dworze, także deszcz im padał, jeździło razem ze mną na rekolekcję Szkoła Ducha Świętego z Marią Wadią w czerwcu. Rekolekcje skończyły, to były trzydniowe rekolekcje, skończyły się w niedzielę. Po tych rekolekcjach, a był to czas niezwykłej radości i niezwykłego działania Ducha Świętego, mimo że oni ciągle mieszkali na dworzu, naprawdę na dworzu, postanowili w piątek, że chcą zmienić życie. Że nie chcą umierać na ulicy, ponieważ ataki padaczki nasilały się, alkoholowej, a oni postanowili żyć. No zachciało im się żyć. Nabrali ochoty na życie. Ale jak to zrobić? Przecież nie mieli telefonów, trzeba było ich szukać. O 11 wyszłam z domu, wiedziałam, gdzie mogą być i poszłam. Z nastawieniem, że nie wiadomo, co się wydarzy. Siedzą na schodach i rozmawiamy. To co? Chcecie naprawdę zmienić życie? Tak, chcemy, nie chcemy umierać. Tymczasem za płotu, za śmietnika dwóch innych bezdomnych. Im tak się nie uda, im tak się nie uda, im tak się nie uda. Wołają niczym sowa. Im tak się nie uda. Dlaczego ma się nie udać, jak postanowili i zrobimy to razem? No dobrze. Wsiedliśmy w samochód i opcja była taka, że jedziemy na detoks do szpitala. Najpierw chcieli pojechać pomodlić się do Pana Jezusa na adorację. Sami tego chcieli. A potem pojechaliśmy do szpitala. Do innej miejscowości, poza Toruń. No tak, ale właśnie tam lekarz powiedział, nie przyjmę ich i nie warto pomagać. Niech sobie sami radzą. To ich wybór. Czy Pani zgłupiała? No tak. I zostaliśmy stojąc przed szpitalem, co dalej zrobić. Oni chcą zmienić życie, szpital ich nie chce. Im nie warto pomagać. A co mówi Bóg? Przecież jeżeli ich odwiozę z powrotem, z takim nastawieniem, że ich tak potraktowano, co więcej, ten lekarz mówił to przy nich. A oni do mnie, Ania, widzisz? Widzisz, jak oni wierzą, że nam się uda? Słyszałaś, co mówili? Już nikt w nas nie wierzy, już nam nic się nie uda. Zaśmy nic nie warci. Jak śmieci. Wiecie, jak oni się czuli? Ja też się nieźle czułam. Ale coś trzeba było zrobić. Zadzwoniłam do księdza Radka i mówię, księże, czy jest miejsce? Ale teraz, od razu. Bo nie mam gdzie ich zawieźć. Tak jest, przyjeżdżajcie od razu. I to był całkiem nieplanowany wyjazd. Miało być krótko. 2-3 godziny. Okazało się, że wyjechałam z domu o 11. A wróciłam następnego dnia o 4 rano. Oni zostali w nowych miejscach. Zaczynając nowe życie w miejscu, gdzie mieszka Bóg, gdzie jest kaplica. Co lepsze od tego czasu minęło już kilka lat. Oni żyją. Mają się dobrze. Kobieta co jakiś czas przysyła mi swoje zdjęcia. W nowych strojach, uśmiechnięta, zadowolona. Szczęśliwa, chce jej się żyć. Chłopaka czasami też widuje. Co mówi Bóg? Warto? Jezus szedł i szukał jednej zagubionej owieczki. Jednej. I mówił, że warto.
Jak myślisz? Warto? Choć na pozór wygląda to całkiem odmiennie. Bóg niech będzie uwielbiony w tym wszystkim, co się wydarzyło w życiu tych osób. W księdzu Radku, który pomógł. W tych wszystkich osobach, które nas przyjęły z nienacka. I pomogły. I w tych, którzy nie pomogli, aby Bóg otworzył im oczy i dał nowe życie. Amen.